Jakim procentem liczby x jest liczba y, jeśli, no i zobaczmy, mamy podpunkt A. Jakim procentem liczby x jest liczba y? I teraz tak, jak to robić? Zobaczmy, jakby odnosimy się względem czego? Względem x, czyli to, względem czego się odnosimy, będzie w mianowniku. A teraz to, czego procent mamy ustalić, jakim procentem jest, będzie w liczniku. Czyli liczymy to w ten sposób. Bierzemy sobie y przez x razy 100% w tych zadaniach. No i sprawdzamy u nas. Czyli będziemy mieli 90,36 razy 100%. Te 90 i 36 się skracają. Dzielimy sobie przez 9, czyli u góry będzie 10, na dole będzie 4, 10 czwartych. Dzielę jeszcze przez 2, czyli mamy 5 drugich, czyli mamy 5 drugich razy 100%. I tutaj mamy 5 razy 100, 500 na 2, 250%. Czyli liczba y stanowi 250% liczby x. Czyli weźmy sobie na kalkulatorze, sprawdźmy. Jeżeli weźmiemy 250% z liczby x, czy dostaniemy liczbę y? 250 setnych to jest 250%. Czyli 2,5 razy 36, cyk, mamy 90, zgadza się. Lecimy dalej, podpunkt B. Zobaczmy, tutaj znowu mamy, jakim procentem liczby x jest liczba y. No to korzystamy z tego samego wzoru, czyli jakby to, do czego się odnosimy, jest w mianowniku, a to, co jest jakąś częścią x, idzie do licznika. No to mamy tutaj znowu y przez x razy 100%. Czyli to będzie 8,75 podzielić przez 12,5 razy 100%, żeby to ująć procentowo. No i możemy się tutaj bawić w ułamki, możemy po prostu od razu wrzucić to w kalkulator, się nie bawić w obliczenia. 8,75 podzielić przez 12,5, cyk, i razy 100%, mamy 70%. 70%. No jeżeli ktoś tam wymaga od Was, żeby to było bez kalkulatora policzone, spoko, też sobie damy radę, jak teraz to wykonać. No to sobie zapiszmy 8,75 przez 12,5. No i tutaj jeszcze razy to 100%. Musimy się wykazać minimalną znajomością ułamków. 8,75 to jest 8,34, a 12,5 to jest 12,1 razy 100%. Co robimy dalej? Zamieniamy na ułamek niewłaściwy. Czyli tak, 4 razy 8, 32 plus 3 to jest 35. 35 czwartych przez 12,1. 12 razy 2 to jest 24 plus 1, 25 drugich razy 100%. To się równa. 35 czwartych razy, dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 2 przez 25. 4,2, tu się skraca, 35 przez 25, no to zobaczmy, piątki się skracają, piąteczka, tu wyjdzie 7, tu wyjdzie nam 5. Czyli co mamy? 7 razy 1, 7, 2 razy 5 to jest 10, no i tutaj oczywiście te 100% trzeba dołożyć, czyli razy 100%. Zobaczmy, dziesiątka z setką się skróci, zostanie 10, 7 razy 10 to jest 70%, też wychodzi. Ale o ileż szybciej jest to zrobić na kalkulatorze. Dokładnie. Lecimy dalej. Podpunkt C w ten sam sposób, czyli piszemy sobie y przez x razy 100%, czyli wychodzi nam tutaj 63,9 przez 1420 razy 100%. Tutaj wybaczcie, ale nie będę się bawił tutaj liczenie tego na piechotę. Ułamkami oczywiście jest to do zrobienia. Można przecinek przesunąć, ale najszybciej będzie policzyć to w ten sposób. 63,9 przez 1420. Mamy cyk tyle i razy 100%. Wychodzi nam 4,5%. No i elegancko. 4,5% tutaj mamy. Podpunkt D. Podpunkt D mamy takie coś, no to to samo, już z tego samego wzoru, czyli od razu piszemy y przez x razy 100%. Zobaczcie, to jest mechaniczne zadanie, podstawiamy
jak małpa po prostu wbijamy w kalkulator i wychodzi nam wynik. Czyli tak, no tylko tutaj sobie troszeczkę utrudnili nam sprawę, bo mamy ułamki zwykłe i liczby mieszane. No to co z tym zrobić? No najprościej będzie chyba pozamieniać sobie na liczby, na ułamki niewłaściwe. 12 razy 10 120 plus 5 to jest 125, czyli może tak zapiszę, x to jest 125 dwunastych, a nasz y to będzie tak. 36 razy 4 to jest 72, 144, 144 plus 31 to jest 175 trzydziestych szóstych. No i mamy takie ustrojstwo i stawiamy do wzoru, czyli 175 trzydziestych szóstych podzielić przez 125 dwunastych i jeszcze razy 100%. No i zobaczmy, co wyjdzie. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność. Mamy 175 trzydziestych szóstych razy odwrotność mianownika, czyli 12 125. No i zobaczmy, tutaj się przez 12 skraca. Mamy 1, tu jest 3, a 175 i 125 przez 25 się skraca. Tutaj będziemy mieli 125 na 25, czyli 5, a to będzie 175 na 25, to będzie 7. Mamy 7 piętnastych. I oczywiście wiem, że tutaj tych 100% nie wpisałem, to już wpisuję. 7 piętnastych razy 100%. Oni chcą to w procentach, no niech im tam będzie w procentach, czyli mamy 7 razy 100, 715%. Na moje oko to się ładnie nie podzieli. To się ładnie nie podzieli, ale na pewno się podzieli przez 5. 700 na 5 to jest 140, a 15 na 5 to jest trzecich. 140 na 3 się nie dzieli, mamy 143%. Ale jak komuś zależy, żeby to troszkę lepiej wyglądało, to niech sobie podzieli 140 na 3. Cyk, to jest 46 i 6 w okresie procenta. Można to też zapisać jako 46 i 2 trzecie procenta. No i finito, mamy całe zadanko. Jeżeli są pytania, śmiało pytać w komentarzach, udostępniać, lajkować, subować i do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnych zajęciach.